W minioną sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się kolejna edycja cieszącej się ogromną popularnością wymienialni książek. Wymienialnia książek jest cyklicznym wydarzeniem, które zyskuje. Z każdym kolejnym spotkaniem staje się coraz bardziej popularne, bo to jedna z niewielu okazji, aby móc odświeżyć i uzupełnić swoją własną domową biblioteczkę. W budynku Tczewskiej Książnicy przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6 odbyła się bardzo wyczekiwana kolejna edycja wymienialni książek. Skorzystali z niej wszyscy, którzy zastosowali się do prostych zasad. Każdy, kto przyniósł na wymienialnię własne książki w takim stanie, w jakim sam chciałby je otrzymać i przekazał je pracownikom obsługującym wymienialnię, to w zamian mógł wziąć taką samą liczbę innych książek przygotowanych przez bibliotekę i przyniesionych przez innych czytelników. Jest to już 9. wymienialnia książek. Realizujemy ten projekt od roku 2015 i odbywają się one 2 razy w roku. I chyba cieszy fakt, że bardzo dużo osób tutaj przychodzi w różnym wieku. Tak, cieszy, jest to fenomenalne to, co się w Tczewie dzieje. Ja naprawdę jestem zachwycony. Inni koledzy i koleżanki z innych bibliotek no wręcz tego zazdroszczą, że w Tczewie jest takie zainteresowanie czytelnictwem. Jakie książki najbardziej chcą mieć w swoich bibliotekach tczewianie? Czy można już tak troszeczkę oszacować, tak, cenić? Można oszacować i już dzisiaj, i jak w poprzednich edycjach. Największym zainteresowaniem cieszy się sensacja, fantastyka, biografie, porady typu diety oraz medycyna. Proszę powiedzieć, ta dzisiejsza to nie ostatnia wymienialnia. Kiedy będą następne? Nie, już oczywiście zapraszam na kolejną, która odbędzie się 18 kwietnia roku 2020. Może właśnie na wymienialni ktoś znalazł książki, których od dawna szukał. Może kogoś nieczytane już tytuły znalazły nowych właścicieli. Nie można przecież pozwolić, by książki się marnowały. Dzięki wymienialni znajdują one nowy dom. Co pani przyniosła, czy co pani dla siebie wyszukała? No, przynieśliśmy książki, które już są i z naszych lat młodzieńczych, i dzieci, które przeczytały. Z przyjemnością wymienimy na coś nowego, co jeszcze nie czytali, a córka uwielbia czytać, więc z przyjemnością. Ja też zamiast telewizora fajnie usiąść i poczytać coś fajnego. Pierwszy raz pani jest na wymianie? Pierwszy raz jestem na wymianie i bardzo mi się podoba. Myślę, że co roku będę korzystać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć grubych książek. Co ciebie zainteresowało? Najbardziej mnie zainteresowała tematyka fantastyczna. Bardzo lubię książki takie młodzieżowe typowo. Tak w sumie tak wszystko tak czytam, ale głównie taka tematyka młodzieżowa i fantastyczna. Pierwszy raz jesteś na wymienialni? Nie, już chyba trzeci co najmniej. To chyba nieprawda, że młodzież nie czyta książek. Nieprawda, ja bardzo uwielbiam książki. Co takiego ciekawego pani dla siebie wypatrzyła? Rozglądam się na razie. Ale w ręce są książki. W ręce już są książki. Znalazłam pana Tadeusza i kilka innych lektur, które mnie ciekawią. Poza lekturami też coś pani wybierze dla siebie? Pewnie tak. Pierwszy raz jest pani na wymianie? Tak, pierwszy raz. Bardzo. Jest bardzo dużo do wybrania. Jest w czym ogólnie przeglądać, więc bardzo fajnie. Czyli jest to bardzo dobra inicjatywa. Dokładnie tak. Wśród zainteresowanych czytelników byli również rodzice ze swymi pociechami, które same dla siebie wybierały książeczki. Co takiego pani dla dzieciaczków wybrała? Jakie książki? Bajki. To najlepiej syna pytać, co wybrał. Powiedz pani, Adaś. Książeczka jest o kim? O Tomku. Lubisz książeczki czytać? Umiesz czytać? Już? Umiesz? Tak. Czy mama czy tata ci czyta? Ja czytam. Wszystkie książki można było wymienić bezpłatnie. Ci, którzy nie zdążyli odwiedzić biblioteki, mogą to jeszcze uczynić w najbliższy czwartek 12 grudnia oraz 18, 21 i 23 kwietnia 2020 roku.